Po zakończeniu sprawowania mandatu posła Bożena Kamińska ma prawo do trzymiesięcznego urlopu bezpłatnego, o który zawnioskowała 31 października 2017 roku tuż... Przed wygaśnięciem jej kontraktu dyrektorskiego zawartego na czas określony. Po trzech miesiącach urlopu bezpłatnego ma prawo powrócić do pracy w Suwalskim Ośrodku Kultury, ale chroniona będzie tylko przez kolejne trzy miesiące. Jest to ochrona prawna przewidziana, uchwalona oczywiście przez samych parlamentarzystów, bo prawo stanowi parlament, sejm i senat, i takie prawo zostało uchwalone. I, i, i wobec tego pani Bożena Kamińska dzisiaj powiedziała mi, że nosi się z zamiarem skorzystania z tego urlopu bezpłatnego trzymiesięcznego i później powrotu na trzy miesiące do pracy w Suwalskim Ośrodku Kultury. Dyrektorem placówki po karierze poselskiej nie będzie, ale pensję dyrektorską przez kwartał dostanie. Suwalski Ośrodek Kultury dysponuje budżetem ponad 7-milionowym. To jest duża instytucja. Nie wiem, czy tam ma pani dyrektor Andrulewicz jakieś oszczędności, czy nie. Tu już jest zmartwienie. Pani dyrektor Soku, bo dodam tylko, że każda nasza instytucja finansowa ma odrębność taką finansową, ma osobowość prawną, ma swój budżet i tak dalej. My dajemy tylko dotacje. Nasze instytucje kultury mogą prowadzić działalność, zarabiać i zarabiają. I także dysponują dużymi środkami finansowymi, również myślę, że budżet Soku nie zawali się od 3-miesięcznych wynagrodzeń pani Kamińskiej. Jaką pracę będzie wykonywała? Ta decyzja należy do Alicji Andrulewicz, dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.